Banksterzy jedną ręką trzymają megafon, przez który płaczą i krzyczą, że system bankowy upadnie, a drugą trzymają kosę, którą koszą rekordowe zyski. Zapraszam do najnowszego odcinka. Witam serdecznie w najnowszym odcinku na naszym kanale. Dziś porozmawiamy o sprzecznościach. Dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób pewna narracja w części mediów pokazuje tragiczną, katastrofalną sytuację banków, a z drugiej strony te same media lub... Im podobne pokazują to, że bank, banki właśnie mają żniwa, bo opublikowały swoje sprawozdania finansowe. Dlaczego możemy spodziewać się takich różnych, często sprzecznych informacji? Ano dlatego, że już 15 czerwca czeka nas wyjątkowe wydarzenie, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowie się, będzie wydany wyrok w sprawie tego, czy bankom po unieważnieniu umowy kredytowej przysługuje wynagrodzenie za tak zwane bezumowne korzystanie. Stanie z kapitału. I jakkolwiek nie spodziewamy się tu niespodzianek prawdopodobnie zgodnie z naszymi oczekiwaniami, będzie tam odpowiedź oczywiście, że nie. To jednak sektor bankowy no jako druga strona tego całego procesu musi się bronić, co jest najbardziej, jak najbardziej zrozumiałe, i możemy spodziewać się różnych narracji. I dzisiaj przyjrzyjmy się przykładowi tego, jak z jednej strony te media pokazują jedno a z drugiej strony drugie. Zapraszam, zaczynajmy. Zaczynamy od straszenia, czyli zaczynamy od sytuacji, w której TVN24 pisze szef urzędu, czyli KNF-u, mówi banki popełniły błąd. Konsekwencje mogą być dramatyczne. Dramatyczne dlaczego? I jak czytamy tutaj dalej, konsekwencje tego są oczywiście dramatyczne. I nie mówię tu o upadłościach, czy że nastąpi krach całego systemu finansowego, bo banki w dużym stopniu te koszty mają uwzględnione w rezerwach. I tu mamy fakt numer jeden. Banki mają założone już sporo pieniędzy w rezerwach, jeżeli chodzi o te, chyba to była kwota około 30 miliardów ujęte w rezerwach. Rezerwa to jest coś takiego, gdzie spółki kapitałowe pokazując swoje potencjalne zyski i i straty, czyli pokazując swój wynik. Rezerwa to jest przeniesienie części zysku księgowo do w cudzysłowie takiej szuflady, czyli tych pieniędzy nie ruszamy, bo mogą nam być potrzebne na zaspokojenie uzasadnionych ryzyk. Takim uzasadnionym ryzykiem są na przykład wszystkie pozwy złożone, wszystkie pozwy złożone na przykład przez Frankowiczów. Ale. Media oczywiście będą nam fundować narrację, będą nam fundować taką ideę, że to przez nas pazernych Frankowiczów, którzy nie czytają umów, którzy dobrze wiedzieli, co podpisują, bo przecież jak ta, Frank był tanio, to chętnie brali, a teraz nagle jak Frank urósł, to lament i to jest ta część narracji, którą trole bankowe na forach różnego rodzaju oczywiście kultywują, powtarzają od lat, ale jesteśmy już na to odporni, znieczuleni, jest jasna sprawa. Natomiast jak wygląda to z drugiej strony? Oczywiście 15 czerwca, ważny dzień. Tak naprawdę nie spodziewamy się tu żadnych fajerwerków, nie spodziewamy się tu żadnych nowości, poza potwierdzeniem tego, co CUL już wielokrotnie dawało, e, dawało odczuć, dawało do zrozumienia, że jeżeli na, jeżeli na skutek nieuczciwości przedsiębiorcy, a bank przedsiębiorcą jest, Dochodzi do stwierdzenia nieważności umowy, to konsekwencją, to tu musi być sankcja, sankcja, musi być kara za nieuczciwość. Po co? Po to, żeby nagradzać uczciwych przedsiębiorców, po to, żeby chronić konsumentów i po to, żeby edukować i prewencyjnie zapobiegać, żeby ten sam nieuczciwy przedsiębiorca w przyszłości nie miał chrapki na kolejne, nieuczciwe produkty. Czemu? Bo w skrócie, taki nieuczciwy przedsiębiorca, jak zostanie złapany na nieuczciwości, ma dostać po łapach, ma, by, ma się nauczyć tego, że nie opłaca się oszukiwać konsumentów. Koniec kropka. To jest sens, to jest taka główna myśl dyrektywy 93.13, która mówi o ochronie konsumentów przed nieuczciwymi warunkami zapisanymi w umowach z przedsiębiorcą, a bank takim przedsiębiorcą jest i nie ma tu świętych krów. Wszystkich przedsiębiorców to dotyczy. 15 czerwca spodziewamy się potwierdzenia tego, co rzecznik CUE 16 lutego już powiedział. Bankom takie wynagrodzenie się nie należy, ale należeć się być może będzie konsumentowi. No więc w Biznes Insiderze na przykład znajdujemy takie oto doniesienie. Mój poziom entuzjazmu dzisiaj i tonu głosu chyba jest nieco wyższy niż zwykle, bo temat też tego wymaga. Temat wymaga tego, żeby podkreślić. Że z jednej strony będziemy atakowani. To jest taka dyspozycja, która też poszła na tym spotkaniu za zamkniętymi drzwiami banków. Macie być wszędzie. Macie być wszędzie. Więc będzie propaganda, będzie narracja w mediach, a my będziemy po drugiej stronie. Banki są przygotowane na wyrok CUE. Tak mówi szef Komisji Nadzoru Finansowego. I ja się z tym zdaniem szefa KNF w pełni zgadzam. Banki generalnie są przygotowane do skutków wyroku CUE, uważa Jacek Jastrzębski, szef Komisji Nadzoru Finansowego. Na temat skutków wyroku nieoczekiwanie wypowiedział się podczas tam kongresu. Banki mają w dużym stopniu te koszty uwzględnione w rezerwach. To nie jest tak, że nikt się tego nie spodziewał. Pełna zgoda, pełna zgoda. Tak, pełna zgoda tutaj z tym zdaniem. Wyrok CUE, zobaczcie, może oznaczać dodatkowe rezerwy no pewnie, że ta. Pewnie. Ale jak tutaj zostało powiedziane na tym spotkaniu, że jest to nieuzasadniony transfer 100 miliardów do wybranej grupy społecznej. Halo! Halo! Transfer po unieważnieniu umowy to jest transfer tego, co kredytobiorca do banku wpłacił, czego bank nie miał prawa pobrać w takim kształcie, jeśli umowa była nieuczciwa. Był Słuchajcie, jest jeden magiczny trik. Jeden. Jedna rzecz, która jest jedna rzecz, która by spowodowała, że nigdy, ale to nigdy żaden transfer 100 miliardów złotych by się nie musiał odbyć. Magiczny trik nazywa się uczciwa umowa. Gdyby umowy były uczciwe, kredytobiorcy spłacaliby je dalej i nigdy by do sądu nie szedł. Koniec, kropka. Merytorycznie w tym miejscu nie ma dyskusji. Umowy są nieuczciwe, dlatego trzeba oddać kasę. Oczywiście nie ma darmowych mieszkań, jak próbują nam wcisnąć tutaj niektórzy. Ostatnio na Twitterze przeczytałem takie e, fajne określenie, mi się spodobało. Długopis banków. Tak jedna, jedna z e, tu, twitterowych aktywistek frankowych nazwała dziennikarzy, którzy. Wydaje się, i jest to niewykluczone ryzyko, że pisali pod tezę swój artykuł. Długopis banku. Fajne. No, muszę to obserwować ten hashtag, czy jeżeli będzie na Twitterze. Więc będą się pojawiać takie artykuły. Będzie się nam mówić, że to jesteśmy wybraną grupą społeczną. Jesteśmy wybraną. Banki nas wybrały do tego, żeby zawrzeć z nami nieuczciwe umowy. W tym kontekście jesteśmy grupą wybrańców. I grupa wybrańców teraz mówi. Stanowcze nie, stanowcze basta dla nieuczciwych umów. No ale faktycznie, czy jest tak źle? Czy jest tak źle z tymi bankami? Bo banki płaczą, tu się pojawia narracja, że system finansowy tego nie udźwignie, że opłaty zostaną przerzucone na innych kredytobiorców. Sprawdźmy, w jakiej kondycji są banki. Zobaczmy, bo banki jako spółki akcyjne, te, które są na GPW, muszą publikować sprawozdania finansowe, więc wszystko co w kasie widzimy na papierze. Zysk netto sektora bankowego za pierwszy, drugi kwartał w górę o 49%. Czyli cały sektor bez rozróżnienia na banki zarobił za pierwsze dwa kwartały. No tutaj pierwszy, drugi, drugi jeszcze trwa, ale już pierwszy, pewnie biorąc pod uwagę, o połowę więcej zarobili pieniędzy niż w 2022 roku, który doskonale pamiętamy, że był ogłoszony jako rok rekordowych zysków banków. Czyli rok temu był rekordowy rok, a teraz mamy o połowę lepszy rekordowy rok. Nie wygląda to i nie brzmi jak ktoś, kto ledwo dogorywa i któremu kasa się kończy, kto cierpi z powodu roszczeń klientów, pazernych klientów, którzy po prostu nie chcą być oszukiwani. Kolejne banki chwalą się wynikami, jak donosi nam Business Insider. ING, Bank Śląski i City Handlowy opublikowali w czwartek sprawozdania finansowe za pierwszy kwartał 2023 zanotowali w tym okresie. Podobnie jak BNP Paribas, BKO Santander czy Alior, spore zyski. Proszę bardzo. ING Bank Śląski wypracował rekordowy zysk netto w swojej historii, wyniósł on 909 milionów, czyli o 15% więcej niż rok temu, a o 36% więcej niż w poprzednim kwartale. Wysoki zysk zanotował też bank handlowy, zarobił w pierwszym kwartale 604 miliony, czyli o 114% więcej niż rok temu. Jak zajrzymy sobie w tą tabelkę, to nam tutaj pokazuje, to będzie ta druga tabelka, tak, 604 miliony. Rok temu, w tym okresie, który był rekordowy, City Handlowy zarobił 282 miliony rok później zarobił ich 604 czyli o 4 18, 22 o 322 miliony bagatela więcej no czy to nam wygląda na sektor który jest poważnie draśnięty roszczeniami Frankowiczów Wnioski musimy wyciągnąć sobie sami. Spektakularne wyniki sektora bankowego. Zyski banków wzrosły o ponad 40%. 49, 40. Widzimy tutaj różne informacje. Na komparik.pl czytamy podobne doniesienia. No, jak to wygląda w sytuacji banku, który ma największy portfel Frankowiczów? Zysk netto PKO BP w pierwszym kwartale wyniósł 1,5 miliarda złotych. Powyżej oczekiwań. Tak nosi tytuł, taki nosi tytuł banku. Bank spodziewał się zaledwie 369 milionów, więc zarobił o jakieś 31 i 26. To mamy 57 milionów więcej. Moi drodzy, w tym kontekście trzeba wziąć pod uwagę, że PKO chwali się również tym, że zawarł ponad 28 tysięcy ugód z Frankowiczami. Moi drodzy, patrząc na te dane. Patrzę tu akurat ze smutkiem i przejęciem, bo to oznacza, że 28 tysięcy rodzin Frankowiczów, nie mając najprawdopodobniej pełnych informacji, z czego rezygnują, dało się nabić teraz w ugodę. Czy będzie to w przyszłości do podważenia, czy nie? Trudno powiedzieć. Patrząc na konstrukcję ugód, zobaczymy. Jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Natomiast, jeżeli do ciebie bank, PKO, M-Bank, Millennium, Santander, bo te prowadzą najbardziej agresywną kampanię ugód, o czym czytamy już chociażby w następnym e, newsie. mBank ruszył na... To trzy tygodnie temu. m -Bank ruszył na pełną skalę z ugodami z frankowiczami. Nie doceniliśmy skali pozwów. No, to tam wielu rzeczy nie doceniliście akurat w tym Mbanku, co wiem sam po sobie. E, sam swoją propozycję ugody omawiałem już na moim kanale, gdzie bank zaproponował mi Obniżenie salda zadłużenia o 65 tysięcy i w najtańszym wariancie w odsetkach oddałbym im 89, a w najdroższym 114 tysięcy, czyli oni mi robią upust 65 tysięcy, a chcą w zamian 90 albo 65 tysięcy i przy zmiennym oprocentowaniu po takiej przewalutowaniu 100, chyba 14 tysięcy musiałbym oddać więcej. Jak zapytałem ostatnio, i tu Wam się podzielę takim kawałkiem, we wtorek prowadziłem webinar dla Frankowiczów, na którym było około 200 osób, i na tym webinarze pokazałem tą propozycję ugody, tę propozycję ugody dla tych wszystkich, którzy tak są wyczuleni na punkcie języka polskiego. E, I zapytałem, jak myślicie, co sądzi o mnie i co sądzi o nas bank, za kogo nas uważa. Jeżeli po wyroku pierwszej instancji, kiedy 4 stycznia wygrałem unieważnienie mojej umowy z M. Bankiem, a bank 14 dni później czy dwa tygodnie później proponuje mi taką godę, za kogo mnie ma, uczestnicy konferencji nie zostawili suchej nitki na banków. Cytując wypowiedzi z czata, za idiotów, za debili, za ludzi ograniczonych umysłowo. Tak to zinterpretowały osoby, które były na konferencji, które zobaczyły co wygrałem w sądzie, a co proponuje mi bank. I faktycznie trochę tak się czułem, że chyba za kogoś takiego może mnie mieć tutaj osoba, która z M-Banku, czy zarząd, czy kto, nie wiem, kto tam za tym stał, że taka propozycja w ogóle wyszła. I natomiast M-Bank cieszy się tym, że tysiąc miesięcznie ugód zawiera z frankowiczami. W grupie kapitałowej Wotum, z którą współpracuję, jak wiecie, od samego początku one and only, więc... Każdego miesiąca w tym roku zawieramy również tysiąc umów z Frankowiczami o to, żeby reprezentować ich interesy w sądzie. Czyli na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy, i na tyle, na ile nasze budżety pozwalają nam dotrzeć do, z informacją, gdzie one się nie równają w zasadzie w żadnym stopniu do potężnych budżetów reklamowych banków które pozwalają nam dotrzeć do, z informacją do Ciebie, jako do Frankowicza, czy być może do kolejnych, i właśnie dlatego obserwujesz ten kanał, bo dostajesz tu informacje na bieżąco, też przetłumaczone na język ludzki, nieprawniczy. To jeżeli oglądasz ten odcinek, to żebyśmy mogli wspólnie przeciwdziałać tej demagogii, tej propagandzie banków, Kliknij udostępnij pod tym filmem. No oczywiście łapka w górę i komentarz dla zasięgu to jest jasna sprawa i tu wielu, wiele osób regularnie je daje, za co bardzo Wam dziękuję, bo Wasze zaangażowanie pozwala rozszerzać zasięgi. Algorytmy są bezlitosne i... Pchają dzięki temu ten film do kolejnych osób, udostępniają go, pokazują tym, którzy powinni go zobaczyć. Ale jeżeli znasz kogoś, kto ma ten kredyt we frankach i będzie czytał te rzeczy, zróbmy coś wspólnie, jako, jako społeczność nabitych we franki, żeby nie dać teraz nabić w ugody kolejnych tysięcy osób. Tysiąc miesięcznie osób daje się nabijać przez M-Bank, kolejne tysiące przez PKO, Milenium i tak dalej. Kliknij, udostępnij ten film, wyślij mailem w Messengerze, udostępnij na Facebooku swoim ten odcinek, gdzie mówimy o tym właśnie, co mówią banksterzy w mediach, a jak wyglądają fakty na temat ich zysków. Moi drodzy, podsumowując, możemy spodziewać się wysypu, tak zwanego foodu, czyli... Wysypu negatywnych informacji na temat kondycji banków, e, narracji, która będzie mówić o tym, że jesteśmy chciwi, pazerni, że nas, żeby skłócić nas ze złotówkowiczami, którzy, nawiasem mówiąc, też się szykują już do swoich batalii. Więc, żeby nas skłócić, żeby była, żeby był podział w społeczeństwie, żeby nas uważano za tych lepszych. Nie za oszukanych, nie za nabitych we franki, za lepszych, bo wtedy wiadomo, presja społeczna, by naciskać ustawy, i tak nie będzie, przynajmniej do wyborów, o czym, o czym też powiedziano na tym zamkniętym spotkaniu banków. Ale zróbmy coś wspólnie, każdy z nas. Wyślij ten film przynajmniej jednej osobie. Jeżeli 2000 obejrzy osób ten film w pierwszych dwóch, trzech dniach, to jak każdy z nas wyśle jednej osobie, to już zobaczę 4000. Kolejny, który obejrzy. To niech ten film pójdzie mocno, niech ten film pójdzie i tu nie chodzi o moje zasięgi, bo one są przyzwoite, wystarczające. Niech ta informacja dotrze do tych, którzy mają ten kredyt, a być może jeszcze nie poszli na wojnę z bankiem. A może już zaczęli, ale bank ich kusił godą i się zastanawiają nad rezygnacją. Nad podpisaniem tego najgorszego, śmiem twierdzić, dokumentu, jeszcze gorszego niż sam kredyt frankowy, bo z kredytu frankowego możemy się tutaj. Możemy jakby odwrócić konsekwencje tej sytuacji, idąc do sądu i wygrywając, przepraszam, coś mi się tu na, 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 w przełyku stało, możemy odwrócić tą sytuację i unieważnić umowę, ale z ugodą może być już różnie. Tego nie wiemy. Razem temu zapobiegnijmy. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, subskrybuj nasz kanał i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo! Grzegorz Celebon.